Dobry wieczór Państwu. Jest wtorek, godzina 19. Rozpoczynamy WST Online. A dzisiaj naszym gościem jest pani dr Monika Humeniuk, która opowie nam o słabej pedagogice religii. Opis, zarówno opis, jak i sam temat był dość enigmatyczny. Myślę, że Moniko, rozwiniesz to troszeczkę podczas swojego wykładu. Ja już w tej chwili zapraszam Państwa do komentowania, do zadawania pytań i mam nadzieję, że uda nam się również na te pytania odpowiedzieć, a na razie Monika, oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję, Asiu. Dobry wieczór Państwu. Ja muszę to powiedzieć troszkę w ramach takiej samoasekuracji, że jestem bardzo przejęta, bo zwykle, że tak powiem, gospodarzem spotkań jest albo Asia, albo ja jestem gdzieś tam organizatorem innego typu spotkań i w zasadzie pierwszy raz chyba w takiej roli przyszło mi tutaj brać udział, więc proszę wybaczyć mi wszelkie potknięcia. Ja chciałabym z Państwem podzielić się dzisiaj pewnym pomysłem, który bardzo mocno zalazł mi za skórę już kilka lat temu, a to za sprawą lektur, właściwie jednej takiej kluczowej lektury Hermeneutyka pedagogiczna autorstwa pana profesora Bogusława Milerskiego, znakomicie, myślę, znanego również w środowisku EWST, wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Dla mnie przede wszystkim jest to fantastyczny pedagog religii, może troszeczkę w tej chwili mniej jakby zajmujący się bezpośrednio tą pedagogiką religii, natomiast to, co jakby wniósł w naszą przestrzeń pedagogiki religii w Polsce, jest absolutnie nie do przecenienia. I ja, trafiwszy na jego na książkę i będąc po jej lekturze, naprawdę pomyślałam sobie, że to jest ten kierunek, na którym chciałabym się skoncentrować też w swojej pracy zawodowej. I chciałabym Państwu po prostu przedstawić kawałek takiego pomysłu, który właśnie chodzi mi po głowie, cały czas go rozkminiam, zastanawiam się nad nim, podczytuję, rozmyślam. To jest tylko fragment, ja nie będę się bardzo mocno w szczegóły zagłębiać, bo to jest trochę tak, że no, jak już się zagłębiłabym w szczegóły, to bym w nich utonęła, więc postaram się nie być przesadnie dygresyjna, tylko iść po prostu prosto, jeńców nie brać, przedstawić Państwu krok po kroku te moje, jakby, no, tą moją nić, którą się interesuje. To jest, proszę Państwa, pogranicze pedagogiki i religii. Temat tego spotkania to słaba pedagogika religii, pedagogiczne zyski zmajstrowania przy ortodoksjach. Ja będę chciała Państwu pokazać, skąd się wzięła ta kategoria słabej pedagogiki religii, jednocześnie prezentując pewne strategie takiej pedagogiczno-religijnej pracy na pewnych źródłach. Ale zanim do tego przejdę, to chciałabym też Państwa z góry uprzedzić czy przeprosić. Nie wiem tak naprawdę, kto nas słucha, kto jest z nami tutaj, za takie, można powiedzieć, trochę być może szarżowanie, ale ja pewnie stchórzej, nie będę szarżować za bardzo, zapewne szarżowanie przy właśnie tym koncepcie, bo oczywiście, proszę Państwa, no, nasze uczucia religijne bywają bardzo tkliwe, różnie się rozkłada czy usytuuje poziom wrażliwości na prowokacje. Ja nie chciałabym, abyście Państwo myśleli, że ja tutaj próbuję, że tak powiem, ziemię zatrzymać i słońce ruszyć. Ja po prostu chcę się podzielić pewnym pomysłem na uprawianie pedagogiki religii, na myślenie o pedagogice religii, które byłby inny niż pedagogika religii konfesyjna, taka, która będzie zorientowana na bardzo takie silne, można powiedzieć, formowanie tożsamości lokalnej, tożsamości wspólnotowej, ale jednocześnie będzie to taka pedagogika, która będzie zainspirowana tradycją, w tym przypadku chrześcijańską, chociaż ja na końcu zasygnalizuję kierunek, w którym moja myśl zmierza dalej. Natomiast dzisiaj będziemy się poruszać w tej przestrzeni tradycji chrześcijańskiej,
tradycji tekstów i myślicieli chrześcijańskich, ale właśnie w taki sposób, który nie będzie, który będzie, no powiedziałabym, za nic miał rdzeń ortodoksji i rdzeń doktrynalny pewnych konfesji. Także bardzo przepraszam, mam nadzieję, że Państwo zrozumiecie i nie będziecie mieli tego za złe. Ja chcę powiedzieć tak, że mamy takie czasy, kiedy wszyscy trochę zajmują się różnymi działkami swoich badań. Jesteśmy też takimi szabrownikami, to znaczy ja czuję się przede wszystkim związana z pedagogiką, pracuję w Instytucie Pedagogiki przy Uniwersytecie Wrocławskim i tam jest moje serce. Natomiast religia jest, odkąd pamiętam, tematem, który mnie fascynuje, inspiruje. Naprawdę od wczesnego dzieciństwa ja mam takie przebłyski z dzieciństwa, kiedy znajduję sama dla siebie dowody na to, że temat religii mnie bardzo, bardzo uwodził. I tak się złożyło, że w tej chwili zajmuję się tym pograniczem, tak? Nie teologii, nie jestem teolożką i dlatego też domyślam się, że wśród Państwa są osoby, które są teologami, teolożkami albo studiują teologię. Ja się zupełnie nie czuję tutaj mocna, natomiast właśnie w związku z tym, że żyjemy w takich po prostu transdyscyplinarnych czasach, to właśnie jesteśmy takimi szabrownikami. Po prostu czasami wypuszczamy się na cudze pola i coś tam z nich próbujemy skubnąć dla własnego zysku i dla własnego i z powodu własnych apetytów. Ja tak trochę będę robiła dzisiaj, ale tak jak chcę zastrzec, to nie są wycieczki kwalifikowanej teolożki, która ma ku temu kompetencje, tylko bardziej można powiedzieć taka łańska fantazja kogoś, kto robi w pedagogice, ale również czasami interesuje go teologia, a na pewno interesuje go religia. Zacznę w związku z tym od tego, co jest mi jakby najbliższe i też pokrótce, nie wchodząc w szczegóły, chciałabym Państwu pokazać pewne napięcie między dwoma typami myślenia pedagogicznego, to znaczy między pedagogiką tradycyjną i inną pedagogiką. Pedagogika tradycyjna to jest ta pedagogika, za którą stoi Johann Friedrich Herbart, taki ojciec pedagogiki, uznany za ojca pedagogiki jako dyscypliny naukowej, ale też ten, który, można powiedzieć, nadał kształt współczesnej szkole tradycyjnej, takiej tradycyjnej edukacji, którą prawdopodobnie większość z nas zna z własnych doświadczeń szkolnych. Jest to taki model kształcenia, który często określa się jako herbartyzm, czy szkoła herbartowska właśnie za tą postacią, która jakby jest kojarzona z tym wynalazkiem. To jest XIX wiek, wchodzi jeden z największych uzysków nowoczesności, czyli obowiązek szkolny właściwie w taką naszą codzienność. Rozlewa się po całej Europie i po całym świecie i właściwie no, pojawia się szkoła, instytucja szkoły, która jest publiczna, nieodpłatna, tak, obowiązkowa. Do tej szkoły trafia właściwie cała młodzież po to, aby odebrać pewną elementarną edukację. To były czasy, kiedy przede wszystkim to była szkoła wymyślona na miarę swoich czasów, tak bym to ujęła. Ten model, który czasami w takich kolokwialnych kontekstach czy w potocznych jakichś tam obszarach określamy jako pruski drill, to jest właśnie mniej więcej to, tak? To są specyficzne relacje między wychowawcą i wychowankiem, między nauczycielem a uczniem. To są specyficzne cele, specyficzne wartości, bardzo silna zależność, znaczy taka podległość ucznia nauczycielowi i system zorientowany na rozwój taki intelektualny, czyli przede wszystkim właśnie wkładanie wiedzy do głowy, tak? Następnie egzekwowanie tej wiedzy od uczniów. Uczniowie, którzy doświadczają tego modelu wciąż jeszcze dziś, uczniowie czy studenci często mówią, że to jest taki model 3x Z, zakuć, zdać, zapomnieć. No trochę tak ten herbartyzm działa.
Zresztą nawet sam Herbert bardzo dużo mówił o takiej kategorii ukształcalności. To znaczy, to też trzeba wiedzieć o tym, że za każdą pedagogiką stoi pewna antropologia, pewien sposób wyobrażania sobie, kim jest człowiek, kim jest dziecko, kim jest młody człowiek. I tutaj jakby bardzo silnie, tak, on był, można powiedzieć, bardzo dobrze pasuje ta formuła dziecka, które się rodzi jako tabula rasa, które należy, dziecka, osoby, które stanie się człowiekiem dopiero wtedy, kiedy kultura zaingeruje, a ambasadorem tej kultury będzie wychowawca albo jakaś szkoła, tak, wychowująca. I ta tabula rasa musi zostać zapisana pewną treścią, która jest, można powiedzieć, w pewnym sensie arbitralnie ustalona przez wychowawcę, jest oparta na pewnym systemie wartości, celów, metod, które jakby są bliskie wychowawcy. I w zasadzie ten uczeń, czy to dziecko niewiele ma do gadania tutaj, prawda? Ono jest jak gdyby na stanowisku, znaczy ono jest po prostu pasywnym konsumentem tego przekazu, który jest zdeponowany, można powiedzieć, w osobie nauczyciela albo mówiąc czy myśląc szerzej, w takim modelu szkoły po prostu reprezentowanej przez danego nauczyciela. Dziś jak gdyby mamy takie czasy, w których z jednej strony ten model cały czas się dobrze ma, cały czas się dobrze utrzymuje. Myślę, że on bardzo dobrze się utrzymuje nie tylko w zwykłej szkole masowej, takiej systemowej szkole, do której chodzą nasze dzieci, ale również w pedagogice religii rozumianej jako właśnie pedagogika konfesyjna, pedagogika, która jest właśnie tak sprofilowana, aby tą tabula rasa jakby wypełnić treścią, tak? Aby można powiedzieć, nastąpiła skuteczna transmisja pewnego pakietu, tak? Kultury symbolicznej. Skuteczna w tym sensie, że ten wychowanek będzie, można powiedzieć, będzie niemal stworzony na nasz wychowawców obraz i podobieństwo. Często w ten sposób niestety wygląda edukacja religijna przy różnych denominacjach i można powiedzieć, no ona ma pewne mocne, tak, mocne uzasadnienie właśnie z jednej strony w herbartyzmie, z drugiej strony w pewnych założeniach filozoficznych, pewnych założeniach czy ideologiach religijnych, które no, można powiedzieć, no, będą zawsze alibi dla takiego modelu uprawiania pedagogiki w ogóle, ale również pedagogiki religijnej. I teraz dla kontrastu dosłownie trzy słowa na temat pedagogiki, która byłaby, można powiedzieć, pewną alternatywą dla tej pedagogiki tradycyjnej. Ja zawsze, znaczy, bardzo często, kiedy o tym mówię na zajęciach, to też posługuję się taką jedną z moich ulubionych satyr Janka Kozy, satyrą z Mikołajem. Tutaj widzimy Mikołaja, widzimy chłopca. Mikołaj standardowo pyta chłopca: chłopcze, czy byłeś grzeczny? Chłopiec oczywiście standardowo odpowiada: tak. Mikołaj się upewnia, czy na pewno byłeś grzeczny. Chłopiec zapewnia, że zawsze. I tutaj jak gdyby można powiedzieć, nasza taki nawykowo podążamy za tą narracją, bo rzeczywiście chyba nie ma wśród nas takich opiekunów, rodziców, dorosłych, którzy albo kiedy byliśmy dziećmi, tak, na pewno słyszeliśmy taki układ, tak? Jeśli byłeś grzeczny, to dostaniesz nagrodę. Przyjdzie do ciebie Mikołaj i zostawi ci prezent. Jeśli byłeś niegrzeczny, no to musisz się obejść smakiem. I to jest jak gdyby ten, można powiedzieć, taki model, który dosyć dobrze ilustruje pedagogikę tradycyjną, prawda? Tam ta kategoria posłuszeństwa i uległości była kategorią, można powiedzieć, fundamentalną w działaniach pedagogicznych. Znaczy dziecko, czy młody człowiek, czy niedorosły musi być posłuszny, tak? Musi być posłuszny dorosłemu, a to dlatego, że dorosły ma więcej doświadczenia, on po prostu wie, co jest dla młodszego lepsze. To jest taki program, można powiedzieć, pedagogiki tradycyjnej. No ale tutaj w naszej satyrze widzimy taki nieoczekiwany zwrot akcji, mianowicie Mikołaj się wkurza i jakby nie ma obiecanej nagrody, tylko jest kara, tak? Nic nie dostaniesz, chłopcze, dopóki nie zmądrzejesz.
Ja bardzo lubię tą satyrę właśnie dlatego, że ona świetnie wyraża to, to napięcie między pedagogiką tradycyjną a pedagogiką nowych ruchów, można powiedzieć, pedagogicznych, czy nową pedagogiką. To nie ma jednej nazwy, tak? Czasami mówi się po prostu o takich współczesnych, postherbartowskich modelach pedagogiki. Nie ma tutaj jednej szkoły. Szkół jest zatrzęsienie. Właściwie to już od początku XX wieku, przepraszam, od początku XX wieku pojawiały się nowe nurty, nowe pomysły, tak, które gdzieś tam funkcjonowały na obrzeżach głównej mainstreamowej pedagogiki. Dziś mam wrażenie, coraz silniej dochodzą do głosu, chociaż też z drugiej strony pedagogika tradycyjna w pewnych środowiskach z pewnych powodów się też, mam wrażenie, wzmacnia. Tak czy inaczej, ta satyra dobrze pokazuje jak gdyby tą zmianę, tak, zmianę paradygmatu. W tej chwili w pedagogice nie chodzi o posłuszeństwo, nie chodzi o to, żeby być grzecznym, powiedzielibyśmy sobie, czy sparafrazowalibyśmy to napięcie i tą satyrę. Chodzi o to, żeby myśleć, tak, a jeśli myślimy, to nie zawsze będziemy grzeczni i posłuszni, bo siły, które oczekują od nas tego posłuszeństwa, nie zawsze mają rację, prawda? I na tym polu pojawia się przestrzeń dla takich nurtów pedagogice ogólnej, jak pedagogika hermeneutyczna czy pedagogika krytyczna przede wszystkim. Pedagogika hermeneutyczna, właściwie to są pedagogiki hermeneutyczne, nie ma jednej pedagogiki hermeneutycznej, zresztą też są spory co do nazewnictwa, ale nie będę w tej chwili jakby komplikowała problemu. Uznajmy, że pedagogika hermeneutyczna jest czymś, co bazuje właśnie na można powiedzieć tej na rozmaitych interpretacjach pewnych tekstów kultury, tak? Nie jednej interpretacji, ale na wielu. Natomiast pedagogika krytyczna zasadniczo to jest ta pedagogika, która wywodzi się powiedzmy z filozofii krytycznej, gdzieś tam podstaw należy szukać w założeniach szkoły frankfurckiej, czyli taka pedagogika, która ma na celu tropienie pewnych opresji, w których system społeczny jest pełen i podmiot, czyli każdy uczestnik życia społecznego, czy każdy podmiot uczący się, tak, powinien jak gdyby mieć stworzone sprzyjające warunki do tego, aby właśnie przyglądać się tym miejscom, w którym te opresje mogą na niego czyhać, umieć je rozpoznawać, tak? Czyli można powiedzieć, powinien myśleć krytycznie, powinien demaskować te uzurpacje różnego rodzaju sił władzy. I teraz to są tylko pedagogika hermeneutyczna czy pedagogika krytyczna są tylko jednymi z bardzo wielu przykładów tej nowej pedagogiki, czy nowej przestrzeni takiej powiedzmy w myśleniu i w praktyce pedagogicznej. Ale one zostały przeze mnie przywołane dlatego, że chciałabym w oparciu o nie jak gdyby zasygnalizować pewne dwie strategie, które za chwileczkę będą właśnie jakby zaproponowane przeze mnie do refleksji nad pedagogiką religii. I teraz właściwie warto jest jakby uświadomić sobie, że ten sam model, czy to samo napięcie między pedagogiką tradycyjną i nową pedagogiką będzie, tak jak już zasygnalizowałam wcześniej, będzie miało miejsce, czy będzie dawało się rekonstruować, rozpoznawać na gruncie pedagogiki religii. Ja tutaj myślę o pedagogice religii za wspomnianym już profesorem Milewskim, jako pewnej subdyscyplinie zajmującej się edukacyjnym potencjałem różnych postaci religii oraz formułowaniem teorii kształcenia religijnego i socjalizacji religijnej w obszarze Kościoła. Tutaj należy chyba Kościoła traktować bardzo szeroko, chodzi o pewną instytucję, która no, jakąś tam instytucją religijną czy ideową, tak, jakąś, to też będzie zależało od definicji religii, a ich jest bezlik, na obszarze kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa, tak, czyli ten potencjał, edukacyjny potencjał różnych postaci religii. On jest bardzo dla mnie przekonujący, ten fragment tej definicji, dlatego że on jak gdyby nie zamyka, tylko otwiera. On pozwala myśleć o pedagogice religii znacznie szerzej niż tak, jak
Tak myślę, tak? Nie mam na to kwitów, ale tak myślę, że większość z nas jest skłonna o tej pedagogice religii sądzić, czyli jako, nie wiem, rodzaju katechetyki, tak? Czy takiej właśnie formacyjnej, konfesyjnej edukacji, która ma na celu, tak, mówiąc powiedzmy takim wspólnotowym językiem, na przykład czynić uczniami, tak? Albo po prostu wzmacniać tą tożsamość wspólnoty i grupy. Jest to pedagogika, czy będzie to zawsze taka pedagogika, mimo wszystko, czy niezależnie od deklaracji, jednak ekskluzywna, która będzie podkreślała różnice między innymi, a nie otwierała, tak, te granice, czy je rozpłynniała. Zresztą cała dyskusja wokół ekumenizmu bardzo często kończy się takimi konkluzjami, że właściwie my nie możemy we wszystkim się zgodzić, ponieważ przestaniemy się od siebie różnić. A więc można powiedzieć, no, pedagogika tego rodzaju, ona ma oczywiście bardzo ważną rolę do spełnienia i często właśnie ją spełnia. Natomiast wydaje mi się, że właśnie z tej definicji Millerskiego wynika, że my możemy jakby iść trochę dalej. To znaczy nie zatrzymać się przy tym rozstrzygnięciu, tylko pójść dalej. I pozwoliłam sobie tutaj zamyślić takie dwa obrazki, które ja w ogóle bardzo lubię pracować na obrazkach, bardzo mi otwierają wyobraźnię i zawsze mam nadzieję, że innym też. Ta kultura wizualna jest bardzo taka, można powiedzieć, płodna. Pierwszy obrazek to jest taki znany obraz Maxa Ernsta o Matce Boskiej karcącej dzieciątko. Widzimy tutaj, już pomijając kwestię tego, że można go naprawdę na wiele sposobów i bardzo długo o tym dyskutować, właściwie o tym obrazie. Poprzestańmy na tym krótkim rysie, skojarzeniu. Tak? To jest ta twarda pedagogika religii, której każdy powinien znać swoje miejsce, powinien znać swoje credo, powinien wiedzieć, skąd wychodzi, dokąd zmierza. Wszystkie pytania powinny być odpowiedziane. Człowiek powinien mieć porządek w głowie, na zewnątrz, wewnątrz i tak dalej. Tak? Ten jakby efekt pedagogiki tradycyjnej, tak sobie. Tak mi się kojarzy właśnie ten obraz Ernsta. A z drugiej strony taka pop grafika, tak, czy pop zabawa ze sztuką, z wielką sztuką. Znane być może Państwu sztuczne fiołki, które często właśnie wykorzystują znane dzieła sztuki po to, aby je jakby przetwarzać czy podrzucać do nich zabawne teksty. No i tutaj jak gdyby można powiedzieć tak w taki wyzywający sposób, można powiedzieć, jest to takie odwołanie czy odniesienie do pedagogiki, która nie boi się zadawania trudnych pytań, prawda? I to zderzenie, to napięcie między tradycyjną pedagogiką, a tą pedagogiką, która nie zadowala się prostymi odpowiedziami, czy odpowiedziami takimi standardowymi, która próbuje obszar religii penetrować, rozpoznawać, tak, coraz głębiej, tak, myśli kategoriami raczej problematyzowania religii, a nie upraszczania, problematyzowania, czyli jakby zadawania coraz to kolejnych pytań, które nie będą być może prowadziły do jakichś rozstrzygających odpowiedzi, ale będą bardzo rozwijające, będą bardzo otwierające i będą, można powiedzieć, no, przyczyniały się do rozwoju tych, którzy takiemu procesowi uczenia zdecydowaliby się poddać. A więc pedagogika religii, która ma przynajmniej dwa oblicza. Ja myślę, że ona ma znacznie więcej oblicz i tylko króciutko zasygnalizuję to na sam koniec, jak bym widziała to dalej, czyli co mi się wydaje jeszcze z tej definicji wynikać. Natomiast na tym etapie te dwa jakby modele miałyby nam posłużyć do tego, żeby się przyjrzeć znowu bardzo pokrótce pewnym koncepcjom, które Państwu chciałabym przywołać. Te koncepcje będą takimi, można powiedzieć, dwoma przykładami strategii, znaczy przykładami dwóch strategii pracy nad tematem religii. Jeszcze raz chcę powiedzieć, będziemy pozostawać cały czas w takiej bezpiecznej przestrzeni mimo wszystko, bo w przestrzeni tradycji chrześcijańskiej. Ale jednak będziemy właśnie się przyglądać temu, na ile strategia pedagogiki hermeneutycznej i strategia pedagogiki krytycznej może przekładać się również na pedagogikę religii,
co z tego może wyniknąć, tak? Każda z nich, i pedagogika hermeneutyczna, i pedagogika krytyczna będą, jakby to powiedzieć, twórczo przetwarzać ortodoksję, a my będziemy się przyglądać właśnie tym pedagogicznym zyskom z tych przetworzeń. I pierwszą strategię, która też nam jakby wyjaśni, skąd kategoria słabej pedagogiki religii w tytule pojawiająca się, to jest strategia, którą chciałabym zilustrować pokrótce wybranymi elementami filozofii takiego włoskiego hermeneuty Gianniego Vattimo, swego czasu bardzo popularnego, jest sporo jego książek w języku polskim, również mam wrażenie, że przez wiele lat wśród filozofów albo wśród takich filozofów teologizujących albo wśród w ogóle chrześcijan filozofujących była to bardzo modna postać. Tak jak wszyscy filozofowie, bardziej filozofowie niż teologowie, on jak gdyby też jest takim przykładem takiego, wydaje mi się, szabrownika, bo on jako filozof, a jednocześnie chrześcijanin, tak się sam mianuje, chociaż zapewne niejednokrotnie musiał odpierać zarzuty, że z tym chrześcijaństwem jego coś jest nie tak, skoro w ten sposób myśli, w ten sposób żyje. W każdym razie on się inspiruje tradycją chrześcijańską, czy powiedzmy teologią chrześcijańską, czy jakby powiedział pewnie pewnym mitem, tak, czy mitami chrześcijaństwa, i buduje w oparciu o tę tradycję swoją filozofię. Tak? Jak każdy hermeneuta, który będzie rozumiał prawdę w nieco inny sposób, znaczy prawda nie będzie dla niego takim, można powiedzieć, takim przełożeniem jeden do jednego faktów wyartykułowanych do rzeczywistości. Tak? Ten faktyczny stan rzeczy, zdaniem Vattimo, nie daje się stwierdzić ponadczasowo i bezwarunkowo. Zawsze będzie pewną filozoficzną perswazją, tak jak tutaj czytamy, perswazją, która ma kontekst historyczny, a więc jest, można powiedzieć, nie uniwersalna, tylko partykularna. Tak? To jest oczywiście znowu kwestia osobnej dyskusji na temat tego, jak w ogóle budować tą epistemologię, czy taka epistemologia, czyli jest do przyjęcia dla ortodoksji chrześcijańskiej, czy nie, ale zostawmy tę dyskusję, po prostu przyjmijmy punkt wyjścia tego pana, tego filozofa, a więc dla niego, no, można powiedzieć w ten sposób, tak, że cała tradycja, również chrześcijańska, jest efektem nawarstwiających się pewnych wersji, pewnych interpretacji, pewnych odczytań tekstu źródłowego, i właściwie my dziś nie mamy żadnego dostępu do źródła pierwotnego, do autora pierwotnego, do pierwotnego odbiorcy tego przekazu, a zatem jesteśmy zdani tylko na te spadki, tak, na ten spadek po poprzednich generacjach wspólnot interpretacyjnych. I w związku z tym my jesteśmy jakby, nasze pole, tak, manewru jest polem tu i teraz, z takim, powiedzmy, wychyleniem się lekko do tyłu w historii, ale bez roszczenia, że jesteśmy w stanie uchwycić jakąś prawdę uniwersalną, ponadhistoryczną, jakąś esencję prawdy. A więc to jest, proszę Państwa, no, dosyć istotne, żeby jakby zastanowić się nad tym, jaka jest w związku z tym rola i funkcja i miejsce dla ortodoksji. Tak? W takiej perspektywie ortodoksja nie będzie nienaruszalna, prawda? Ta ortodoksja rozumiana jako takie zamrożenie pewnej prawdy na zawsze, tutaj jakby w tej perspektywie nie będzie się broniło. Świat będzie zawsze polem ustawicznych konfliktów interpretacji tej prawdy jednej, jedynej, ponadczasowej, nawet prawdy dotyczącej jakiejś wersji, tak, doktryny, no nie da się uzyskać, po prostu to jest niemożliwe. Zawsze będziemy zdani na pewną fragmentaryczność prawdy. Tutaj ja taką dygresję poczynię dla zarysowania jeszcze, czy jakby wzmocnienia tej perspektywy epistemologicznej.
pojawia się taka ilustracja gdzieś tam z jakiejś mitologii wschodniej o ślepcach, którzy opisywali słonia. Był słoń i było kilku ślepców i poproszono tych ślepców, żeby powiedzieli, zdefiniowali słonia, żeby powiedzieli, czym jest ten słoń. No i jeden ślepiec mówi, no dotyka tego słonia i mówi, słoń to jest coś, co jest potężne, rozłożyste, nie jestem w stanie objąć tego ramionami. Na co drugi ślepiec dotyka słonia i mówi, ależ skąd, mylisz się, nie mówisz prawdy, słoń to jest coś, co jest długie, przypomina węża i cały czas jest w ruchu. Na co trzeci ślepiec bada słonia, dotyka słonia i mówi, ale obaj jesteście w błędzie, słoń to jest coś, co jest rozłożyste, cienkie, płaskie i faluje, przypomina płachtę jakiejś skórzanej tkaniny. I w zasadzie pytanie tak byłoby taki, który z nich powiedział prawdę. No każdy powiedział prawdę, tak? Tylko powiedział tą prawdę z pewnej ograniczonej poznawczo perspektywy. I można powiedzieć, ten rodzaj myślenia o tym, czym jest prawda, będzie towarzyszył tutaj hermeneucie Gianniemu Vattimo w jego filozofii. Pojawia się u niego taka kategoria, do której właśnie w tej chwili zmierzam, kategoria słabości. Ta kategoria bardzo ciekawie funkcjonuje z jednej strony jako kategoria, która jest kategorią, można powiedzieć, pewnej metodologii myślenia, a z drugiej strony kategorią, którą właśnie on jak gdyby wyłania z teologii chrześcijańskiej. Ta kategoria słabości, czy inaczej idea kenosis, będzie dla niego znakiem tego, co w procesach hermeneutycznych się odbywa z interpretacją, czy zrozumieniem, tak? A więc nie jesteśmy w stanie ustalić stałego rdzenia pewnej tradycji, bo jesteśmy od niej za daleko, bo już straciliśmy z oczu tą pierwszą jakby okoliczność, w której coś, jakiś tekst, jakaś święta księga, czy jakiś tekst może tak wybrzmiał. A więc każda kolejna interpretacja będzie interpretacją słabą, która nie nadaje się po prostu na uczynienie z niej czegoś trwałego, silnego, rdzeniowego, tak? Czegoś takiego jak doktryna, credo, czy no coś, co moglibyśmy nazwać taką twardą ortodoksją. Te interpretacje raczej będą, tak jak już powiedziałam, będą raczej lokalnymi, tak, wersjami pewnej prawdy, która będzie prawdą dla danej wspólnoty interpretacyjnej, ale dla innej wspólnoty interpretacyjnej już tą prawdą o takiej sile rażenia może mogą nie być. I teraz ta idea kenosis z jednej strony jest właśnie takim sposobem wyjaśniania tego, jak pracuje ta praca hermeneutyczna nad tekstem, tak, będącym jakby, nie wiem, kamieniem założycielskim jakiejś religii czy jakiejś tradycji religijnej. A z drugiej strony, tak, i on bardzo ciekawie o tym pisze, jest też znakiem takiego, no, takiego centrum, można powiedzieć, teologii chrześcijańskiej, tak, czyli figurą Boga, który wygrywa poprzez swoją słabość, tak? On umiera na krzyżu i właściwie wygrywa, czy zwycięża, czy nie wiem, zbawia nie poprzez swoją moc, ale poprzez właśnie swoją słabość. W ogóle ta koncepcja słabości, ona jest obecna w różnych jakby takich, powiedzmy, wersjach filozoficzno-teologicznych. Znany jest taki dość kontrowersyjny teolog amerykański John Caputo, który też właśnie o tym sporo napisał. Natomiast właśnie u Gianniego Vattimo on naprawdę bardzo, bardzo interesująco jakby wyciąga, czy jakby żeni, można powiedzieć, tą metodologię hermeneutyczną właśnie z tą figurą słabego Boga i pokazuje, że właśnie w tej słabości jest pewna siła i pewna moc, jakby takiego sposobu uprawiania filozofii czy filozofii teologizującej.
W efekcie pojawia się też u niego jakby taka koncepcja produktywności interpretacji. Ta produktywność interpretacji, ona też jest jakby opisywana przez niego językiem teologii Nowego Testamentu miejscami. Na przykład kiedy mówi o tym, że jakby tak, objawienie uchyla swej tajemnicy na przestrzeni historii, i można powiedzieć takim bardzo hermeneutycznym dowodem, tak, wpisanym niemalże w tradycję Biblii, jest osoba ducha, który pozwala co jakiś czas w historii rozumieć więcej, tak, z proroctw, z tekstów świętych ksiąg. Tak. Ten duch jest, można powiedzieć, taką figurą wielkiego hermeneuty w tej filozofii Gianniego Vattimo właśnie. Też kolejna analogia, kiedy on właśnie szabruje, można powiedzieć, czy sięga na to pole teologii, aby ilustrować swój sposób uprawiania filozofii. I jako chrześcijanina, jemu jest bliska tradycja chrześcijańska i w ten sposób sobie jakby robi z niej, przepraszam za określenie, pewien użytek. No, rozumiem tak, że jest z nią związany i próbuje jakby rozumieć świat poprzez z jednej strony właśnie swój sposób myślenia filozoficznego, a z drugiej strony poprzez sięganie do kultury, która go w jakiś sposób inspiruje. I teraz, jeśli tą strategię, tak, tą strategię można powiedzieć osłabiania, czyli rezygnacji z silnych ortodoksji, z silnych doktryn, porzucania stałych, ponadczasowych, ponadhistorycznych credo, czy jakichś wyznań wiary na rzecz czegoś, co będzie zawsze, i na to trzeba się zgodzić na starcie, tak, z pokorą, jakby można powiedzieć owocem pewnej czasoprzestrzeni, pewnej historii, pewnego kontekstu historycznego, kulturowego, społecznego. Jeśli na to wyrazimy zgodę, tak by powiedział Gianni Vattimo, to możemy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo interesujący, bardzo inspirujący, bardzo taki owocny sposób eksploatować tą tradycję, która jest tradycją księgi, prawda, czy tradycją chrześcijaństwa. Dla pedagogiki czy dla pedagogiki religii jest to strategia bardzo ożywcza, bardzo pobudzająca. W ogóle to zestawienie ożywiania i uśmiercania bardzo często pojawia się właśnie w kontekście ortodoksji i herezji. Herezja jest, czy ortodoksja jest czymś, co usypia czujność, czymś, co jakby studzi, tak? A herezja jest czymś, co przebudza, co pobudza do życia, każe na nowo przemyśleć, każe na nowo się czemuś przyjrzeć. Ten sposób właśnie myślenia o tym, co ortodoksyjne i o tym, co heretyckie, też bardzo ciekawie pisze inny hermeneuta, już niespecjalnie identyfikujący się z chrześcijaństwem, ale z tą hermeneutyką słabości już tak, mianowicie taki niemiecki filozof Otto Marquardt. No ale to jakby inna historia. Natomiast tutaj wydaje się właśnie, że ten rodzaj podejścia do tradycji, on będzie pobudzał podmiot uczący się, tak? Czyli tego, nie wiem, kogoś, kto jest, można powiedzieć, adeptem pedagogiki religii, kogoś, kto tym tematem religii w jakiś sposób jest zafascynowany, czy próbuje z niej czerpać, do myślenia, do poszukiwania nowych skojarzeń, do rozszerzania swojej wyobraźni, a więc można powiedzieć do takiego właśnie przebudzania, tak, do tego, aby ta tradycja nie umierała, tylko żeby ona cały czas jakby miała szansę pracować. I w tym kontekście można powiedzieć, no, miejsce zajęte, tak, czy zarezerwowane w takim tradycyjnym sposobie podejścia do pedagogiki religii, gdzie ta doktryna czy ortodoksja stanowi uzasadnione i pełnoprawne serce, można powiedzieć, wszelkich działań pedagogicznych, to miejsce zajmą herezje, tak? Herezje, które są właśnie czymś, nie tylko wcześniej te herezje, tak, w tej tradycyjnej ujęciu były traktowane jako pewien mankament w najlepszym wypadku, a w najgorszym wypadku jako śmiertelne zagrożenie. Natomiast tutaj będą witane chlebem i solą. Herezje będą właśnie traktowane pozytywnie, jako te, które właśnie ożywiają, które dają do myślenia, które skłaniają do przewartościowania, przemyślenia, do jakby upodmiotowienia podmiotu uczącego się, tak? Czyli
już ten podmiot uczący się nie będzie pasywnym konsumentem tak transmisyjnej wiedzy na jakiś temat, ale on sam będzie miał szansę poprzez właśnie konfrontację z herezjami, będzie miał szansę przyglądać się danej tradycji czy danemu obszarowi wiedzy w nowy sposób. Z kolei to byłaby taka strategia, którą można by przypisać pedagogice hermeneutycznej. Ta strategia, którą staram się Państwu zilustrować na właśnie tą filozofią Gianniego Vattimo, zresztą ta jego słabość, tak, właśnie w tym tytule tego spotkania dzisiaj jakby tkwi jako właśnie taki, jako takie zielone światło do tego, żeby przy tych ortodoksjach majstrować, tak, bo z tego majstrowania mogą być pewne zyski. I teraz ta druga pedagogika, tak, już nietradycyjna, ale ta nowa pedagogika, o której powiedziałam, że czy wywołałam dwa przykłady, pedagogikę hermeneutyczną i pedagogikę krytyczną, więc ta druga pedagogika, pedagogika krytyczna, daje się tutaj zilustrować z kolei przez taką myśl takiej postaci z chrześcijańskiego anarchisty Jacques'a Ellul, który to też jest bardzo ciekawym, ciekawym myślicielem był. To jest ktoś, kto, chociaż właściwie nie wiem, czy on, nie, już nie żyje chyba. W każdym razie Jacques Ellul to jest barwna postać, on bardzo dużo jakby jest czytany, czy często jest czytany przez takich współczesnych fascynatów filozofią czy ekologią, ale on był też prawnikiem, był takim, można powiedzieć, aktywistą, pracował i jako prawnik, i jako nauczyciel, i jako teolog. Przez jakiś czas był zadeklarowany marksistą, ale marksiści go wypluli, bo to się nie mieściło w głowie, żeby być marksistą i chrześcijaninem, natomiast on był chrześcijaninem i w zasadzie nie mógł sobie znaleźć miejsca, nikt go nie chciał, bo dla chrześcijan był zbyt radykalny i dla marksistów był niepoważnie religijny. W efekcie zaczął się mianować jako chrześcijański anarchista. Ta postać też pokrótce tylko przywołana przeze mnie jest po to, aby też pokazać Państwu, w jaki sposób klasyczne, można powiedzieć, interpretacje tekstów Nowego Testamentu dają się zreinterpretować, tak? Znaczy, jak dalece sięgają te odmienności, tak, reinterpretacyjne, jeśli pozwolimy sobie na to, tak? To znaczy, jeśli zaakceptujemy właśnie taką strategię, generalnie strategię, tak, majstrowania przy ortodoksjach. Jacques Ellul, on właściwie, można powiedzieć, przede wszystkim, tak, on był takim piewcą ludzkiej wolności. W związku z tym jakby te wszystkie uzasadnienia, które na przestrzeni dziejów, interpretacji tekstów, czy to Starego, czy to przede wszystkim Nowego Testamentu, były uznawane jako właśnie dowody na panowanie Boga, na jego władztwo, na boską siłę, moc i jednocześnie na takie usytuowanie człowieka, który jest w zasadzie jego poddanym. Zresztą to w chrześcijaństwie jest bardzo, bardzo przecież powszechne, prawda? Zwykle Bóg jest określany jako Pan, a człowiek jako uniżony sługa Pana. Jakby właśnie ten rodzaj interpretacji Ellul odrzuca, to znaczy on je reinterpretuje, on do nich podchodzi bardzo krytycznie i dowodzi w swoich pracach, że właściwie ta koncepcja jest wpisana w tekst Świętej Księgi przez człowieka, który będzie miał zawsze skłonność do władzy, ale sama władza i stosunki władzy są zupełnie nie po myśli Boga. Tak? On tutaj też raczej każe Boga interpretować przez pryzmat księgi
wyjścia, a nie Księgi Rodzaju, w której to Bóg jest ukazany nie jako stwórca i pan, ale raczej jako wyzwoliciel. I tak jakby tą całą swoją teologię tak ustawia, że ona jest właśnie, jakby odwraca się plecami do tych wszystkich interpretacji, które zakładają stosunki władzy między, czy podległości człowieka i Boga. To jest też bardzo ciekawe, że cała idea opatrzności jest przez niego poddana pod wątpliwość, dlatego że no, idea opatrzności będzie zawsze no, kolidowała z ideą wolności i odpowiedzialności człowieka. Elul tropi takie miejsca w Nowym Testamencie na przykład, w których właśnie jakby odwraca, próbuje pokazać, że te interpretacje tradycyjne, one po prostu są pewnymi uzurpacjami interpretacyjnymi, a nie jakby rzetelnymi odczytaniami świętego tekstu. Również, co ciekawe i bardzo heretyckie przecież, to kwestionuje ideę ontologicznego zła, to znaczy nie istnieje, tak, można sparafrazować i troszkę na skróty to ująć, według Elula nie istnieje diabeł jako postać, tylko jest to pewna siła, która właśnie też on jakby próbuje to w swoich esejach, w swojej książce Anarchia i chrześcijaństwo, to jest taka chyba jedyna książka, która też w języku polskim jest dostępna, jest sporo tekstów po francusku i po angielsku również dostępnych w sieci. On tam jakby właśnie pokazuje, że ten diabolos, czyli to zło, jest po prostu siłą, która będzie zawsze motywowana zakusami władzy, tak, i takim pragnieniem władzy. No i pokazuje to na wielu przykładach, na przykładzie tego fragmentu, w którym Jezus każe oddać cesarzowi co cesarskie, Bogu co boskie, tak? To jest taki fragment, w którym często najczęściej jak gdyby właśnie tradycyjne interpretacje będą tym fragmentem dowodzić tego, że są osobne porządki świecki i boski. Tymczasem właśnie Elul na przykład interpretuje ten fragment w ten sposób, że jakby Jezus próbuje jakby przebić się do swoich słuchaczy, do swoich rozmówców z takim komunikatem, że właściwie to, co ma znak cesarza, to jest bardzo policzalne, więc właściwie znikome, więc właściwie żadne, więc mówienie o tym, że coś należy do kogoś innego, jest właśnie taką uzurpacją, tak, tak naprawdę i tak wszystko leży, można powiedzieć, w domenie Boga, ale sam Bóg wcale nie epatuje i wcale nie ma, wcale nie po to, jakby to cały świat istnieje, by trzymać człowieka jako niewolnika, tylko by pozwalać człowiekowi z tego korzystać. I jest wiele takich właśnie jakby reinterpretacji dosyć odważnych i takich właśnie zaczepnych, można powiedzieć, które nam proponuje, ale znowu, jakby ten sposób podejścia do tekstu świętych ksiąg, do jakiegoś kanonu, czy do jakiejś tradycji interpretacyjnej, jest znowu, można powiedzieć, takim ożywczym impulsem, tak? Bo nagle okazuje się, że można jakby czytać, tak, teksty Nowego Testamentu, Starego Testamentu w sposób, który jest, no, można powiedzieć, nie skodyfikowany, prawda, w żadnej doktrynie, czy w żadnej jakiejś takiej cieszącej się dobrą sławą systemowej, systematycznej czy systemowej teologii, a jednak można w tym dopatrywać się pewnej żywotności tekstu, tego, że tak naprawdę to właśnie tekst jest w stanie wyzwalać pewne życie w człowieku i w jego wyobraźni, w jego sposobie interpretacji. To jest jakby efekt tej strategii, można powiedzieć, innej strategii majstrowania przy ortodoksjach, przy czym dlaczego pedagogika krytyczna tutaj jakby miałaby być dla nas takim kontekstem. No dlatego, że pedagogika krytyczna też właśnie bardzo silnie koncentruje się na tym demaskowaniu, tak, ukrytych intencji władzy. To jest temat bardzo szeroki, bardzo popularny, tak, właściwie kwestia władzy, stosunku władzy, kwestia
uprzedmiotawiania, upodmiotawiania, tak, to są kwestie, które cały czas jak gdyby są żywotne, gdziekolwiek się nie obejrzymy, rozejrzymy, to można, że tak powiem, rzeczywistość, która nas otacza, interpretować właśnie przez te relacje władzy. A więc można powiedzieć, no pedagogika krytyczna będzie się też tym bardzo żywotnie zainteresowana, aby właśnie podmiot uczący się nie był bezwolnym konsumentem pewnych arbitralnie, odgórnie ustalonych praw, zasad, doktryn, tak, ale aby był, można powiedzieć, oddolnym jakby badaczem, odkrywcą, ale też demaskatorem pewnych ukrytych programów, które funkcjonują tam, gdzie funkcjonują instytucje życia społecznego. I tutaj jakby już kończąc ten wątek, znaczy właściwie kończąc powoli to nasze spotkanie, ja bym chciała, można powiedzieć, podsumować, jakie zyski, tak, z perspektywy pedagogiki można czerpać właśnie z takiej strategii osłabiania silnych, tych doktrynalnych, czy tych ortodoksyjnych, tych takich, można powiedzieć, mocno nie wiem, silnej ontologii czy metafizyki. Co można zyskać z perspektywy pedagogicznej, tak? A więc no, poza taką kwestią edukacji, która będzie zawsze ożywianiem zainteresowania własną tradycją religijną. Ja nie zajmuję się taką praktyką edukacyjną, ale czasami mam okazję podglądać, jak młodzi ludzie ożywiają się i są skłonni rozmawiać na temat religijne, kiedy ktoś na warsztat wrzuci na przykład jakiś ceniony przez nich, tak, klip muzyczny, czy jakiś utwór, którym tekst albo nie wiem, sam klip jest tak, powiedzmy, wystylizowany na obszary, na tematy religijne. I jeśli jest to coś, co dotyka zainteresowań, pasji, głęboko tak serca tych młodych ludzi, to oni są w stanie odbywać bardzo długie dyskusje na tematy religijne. A więc można powiedzieć, takie odwracanie, czy jakby kwestionowanie pewnych dogmatów, tak, może właśnie pobudzać do myślenia, pobudzać do rozmowy, pobudzać granice wyobraźni i w tym sensie, tak, jak gdyby można powiedzieć, zainteresować czy właśnie ożywiać to zainteresowanie tradycją religijną, taką lub inną. Kwestia upodmiotowienia, emancypowania się, przyjmowania odpowiedzialności, tak, to przede wszystkim jest kwestia takiego przesunięcia, które jest dobrze widoczne już właśnie na tym styku między pedagogiką tradycyjną a pedagogiką, tą nową pedagogiką. Tak? Pedagogika tradycyjna będzie sprzyjała takiemu bezrefleksyjnemu przejmowaniu pewnych treści. Bardzo często zdarza się, że ta formacja kończy się po prostu tym, że w pewnym momencie zaczynamy powtarzać, tak, to, co mówili nasi nauczyciele, ale przestajemy się nad tym zastanawiać. Tak? Natomiast ta pedagogika i w tym sensie stajemy się, można powiedzieć, przedmiotami. Tracimy tą swoją podmiotowość, tracimy to swoje prawo, czy ten swój jakby to swoje sprawstwo interpretacyjne, to swoje sprawstwo przeżywania, namysłu, tak? Oddajemy to, można powiedzieć, walkowerem, po prostu przejmujemy to, co nam dają i to, czego od nas oczekują nasi nauczyciele czy nasze szkoły. Natomiast pedagogika krytyczna będzie zawsze zainteresowana tym, również pedagogika krytyczna religii, o której też profesor Milerski głównie w tych kontekstach pedagogiki religii w Niemczech bardzo dużo i bardzo ciekawie opowiada w swoich książkach. Taka pedagogika będzie zawsze zainteresowana właśnie podmiotem, który jest samoświadomy, tak? Który jest gotów brać odpowiedzialność za swój światopogląd, za swoje przekonania, za swoje wybory życiowe i jest jakby to też, kiedy mowa w pedagogice emancypacyjnej czy pedagogice krytycznej o kompetencjach, do których taka pedagogika, jakby, czy celach takiej pedagogiki, to bardzo często wskazuje się właśnie trzy.
pierwszym z nich jest odwaga, drugim jest racjonalność, a trzecią jest innowacyjność. Tak? Podmiot, który jest gotów jakby polemizować, tak? Wchodzić w pewien spór albo zabierać głos, tak? Narażać się, musi się wykazywać pewną odwagą. To jest bardzo ważna kompetencja. Z drugiej strony jest to racjonalność. Nie robimy tego po prostu po to, żeby zrobić, przepraszam, rozpierduchę dla rozpierduchy, tylko mamy jakieś nadrzędne cele, które nam przyświecają, więc jesteśmy racjonalni w tym. A po trzecie, jesteśmy innowacyjni, to znaczy szukamy takich sposobów na wyrażanie, tak, swojego odmiennego stanowiska, swojego sprzeciwu, swojego zaangażowania na rzecz zmiany w sposób, który będzie jak gdyby opierał się, tak, pewnym zewnętrznym oznakom takiego hamowania tego procesu emancypowania się. Trzeba oczywiście przypomnieć, że struktury władzy, gdziekolwiek by one nie funkcjonowały, one niechętnie tą władzą będą się dzielić, a więc będą stawiać opór takim działaniom i trzeba tutaj sporej innowacyjności, żeby jakby sobie z nimi podołać. To jest część jakby teorii pedagogiki emancypacyjnej czy pedagogiki krytycznej. Rozwijanie krytycznego myślenia i krytycznej lektury, no to już jest jakby oczywiste w kontekście tego, o czym rozmawiamy. Tu nie ma mowy o jakby trzy razy Z, prawda? To jest jakby to jest rozpalanie raczej zainteresowania tradycją, tekstem kultury i jakby pozostawianie pewnej przestrzeni, jednocześnie przestrzeni pewnego ryzyka, tak? To też jest bardzo ciekawe, że pedagogika, ta nowa pedagogika, a zwłaszcza pedagogika krytyczna i pedagogika emancypacyjna, będą się liczyły z tym, że ten rodzaj oddziaływań pedagogicznych jest obarczony pewnym ryzykiem, tak? Bo wychowanek, czy podmiot uczący się, czy uczeń, on może wybrać zupełnie nie to, co jest bliskie sercu, czy myśli samego wychowawcy, czy szkoły, którą on reprezentuje, prawda? Ten podmiot może się właśnie wyemancypować, może pójść swoją drogą, ale właśnie ten moment uświadomienia sobie takiego w cudzysłowie ryzyka, to jest ten moment, w którym rzeczywiście również nauczyciel, tak, okazuje się człowiekiem odważnym, tak, bo decyduje się odważnie na to, aby wypuścić z rąk, tak, tą tabulę rasa, tego, kogo najchętniej chciałby ukształtować i jakby no, ukształtować no, najlepiej na swój obraz i na swoje podobieństwo, przynajmniej na obraz i podobieństwo swojego światopoglądu i swojego systemu wartości. A tymczasem tak, tutaj właśnie może się różnie potoczyć, ale to jest wpisane jak gdyby w ten proces podążania ku dojrzałości. No, bardzo ważna i bardzo praktyczna kwestia i zysk z takiego właśnie krytycznego majstrowania przy ortodoksjach jest taki, że będą te majstrowania pewnymi praktykami demaskowania mechanizmów społecznych opresji, tak, sankcjonowanych często przez ortodoksyjne interpretacje religijne. Tradycyjna pedagogika świecka, jak i religijna, często właśnie bardzo mocno będzie broniła pewnych zasad, pewnych wartości, pewnych norm, pewnych właśnie schematów interpretacyjnych, pewnych sposobów interpretowania rzeczywistości, tak, które uznaje za słuszne, a najczęściej za jedynie słuszne i nawet kosztem jakby zasłonięcia pewnych opresji, prawda? Te opresje nie zawsze są jakby widziane wprost na pierwszy rzut oka, one często są efektem pewnych ukrytych programów, które w tych jakby mechanizmach społecznej opresji są gdzieś tam poskrywane. Podmiot, który rozwija tą umiejętność krytycznego myślenia, on będzie jakby w stanie przeniknąć przez te jakby no, takie zasłony i rozpoznać te miejsca, w których po prostu władza utrwala samą siebie poprzez opresjonowanie, tak, na przykład tych, którzy są wychowankami. To jest język dosyć taki robiący pewnie wrażenie, no, władza, opresja, tak, też się pewnie kojarzy z pewną jakąś tam szkołą filozoficzną. Natomiast no, dziś też w pedagogice to nie jest żadne nowum, to jest jakby, można powiedzieć, chleb powszedni,
i nie mamy kompleksów, żeby używać takich określeń, zwłaszcza, że wydaje się, że czasy mamy takie, że nie tylko pedagogika jest tym tematem żywotnie zainteresowana. No i poza tym kolejny zysk to jest dowartościowanie, ja bardzo lubię to określenie, banickich herezji. Wpadłam na nie sama, muszę się pochwalić, ale uważam, że jest warte zapamiętania i mi się osobiście bardzo podoba, tak nieskromnie to podkreślę. Banickie herezje, czyli te, które zawsze były gdzieś tam skrywane, gdzie musiały uchodzić przed ludzkim okiem, przed, że tak powiem, tą kontrolą społeczną, a w tej chwili tak zaczynają być funkcjonować w pewnym obiegu, który właśnie znowu tak wraca ten aspekt ożywiania, tak, inspirowania, pobudzania wyobraźni, pobudzania myślenia. I można powiedzieć, suma summarum, to wszystkie zyski, one się będą składać na dojrzałość podmiotu uczącego się, to znaczy one na pewno nie będą utrwalać pewnej takiej niedojrzałości związanej z niechęcią do podejmowania decyzji, brania na siebie konsekwencji za podejmowane decyzje. One będą właśnie prowadziły do dojrzałości, która będzie te wszystkie rzeczy, te wszystkie jakby walory, tak, realizować, tak? I można powiedzieć, jeśli mówimy o pedagogice ogólnej, tak, to będzie tutaj chodziło o pewną dojrzałość podmiotu życiowo, tak, społecznie. Jeśli chodzi o pedagogikę religii, no to będzie to w domyśle, tak, taka dojrzałość podmiotu, który, nie wiem, osoby wierzącej, czy osoby zainteresowanej tematem religii jakkolwiek. Ale właśnie dojrzałość rozumiana jako sprawczość, jako upodmiotowienie, jako samoświadomość, ale też odpowiedzialność za decyzje, które się podejmuje wobec innych, wobec siebie, za odpowiedzialność która będzie jakby skutkowała życiem, w którym już nie będziemy się zasłaniać, nie będziemy się ukrywać za plecami innych, tylko będziemy brać odpowiedzialność za wszystkie swoje wybory. I to, proszę Państwa, byłoby prawie na tyle. Ja tylko jeszcze chcę zasygnalizować, że ta definicja profesora Millerskiego, ona bardzo mocno otwiera, ale też no tak szeroko mi przynajmniej otwiera te drzwi do namysłu nad granicami i brakiem granic w pedagogice religii, że w zasadzie można nią podążyć dalej, tak? Nie tylko zatrzymać się na tym etapie czy na tym obszarze pewnych herezji w danej tradycji chrześcijańskiej na przykład, albo jakiejś innej tradycji i jakby celebrować czy ekscytować się tymi zyskami, które płyną z herezji, ale można pójść dalej. Można pójść po prostu w stronę duchowości, która jest zupełnie niekonfesyjna, która często tak jest jakby nieprzyporządkowana do jednej tradycji, ale gdzieś tam balansuje na pograniczach różnych tradycji. Z drugiej strony pedagogika religii, która będzie właśnie eksplorować te obszary duchowości, prędzej czy później trafi na obszar sztuki, tak? Ponieważ wiele jest takich miejsc styków, wiele jest koncepcji, pomysłów, tak, w historii myśli ludzkiej, idei, które właśnie będą jakby wchodzić tutaj na tych pograniczach między tematem religii a sztuki. A w końcu również pedagogika religii będzie mogła badać obszar niewiary i ateizmu, tak, czyli czegoś, co w jakiś sposób, tak, jest z tematem religii związany, ale pytanie, o jaką religię chodzi. Jeśli przyjmiemy z takiego religioznawczego punktu widzenia, że właściwie jest naprawdę bezlik definicji religii i bezlik teorii religii, to możemy powiedzieć, że jest też bezlik teorii ateizmów na przykład, czyli wiary. No ale to jest, proszę Państwa, tak tylko nie chcę się tutaj wpuszczać. Dla mnie jest to bardzo ciekawe, gdzie są te granice pedagogiki religii. Są znani badacze, uznani tak na gruncie nauk o religii, na przykład Niklas Luhmann, który bardzo w swojej koncepcji niewidzialnej religii
rozszerzył, można powiedzieć, ten parasol tego rozumienia rzeczywistości religijnej nad takie obszary, które często dla powiedzmy niezorientowanych są już grubo poza, tak, poza definicją religii, to są już jakby inne obszary, a jednak są takie możliwości, czy są takie miejsca, w których można to w ten sposób widzieć. No i w zasadzie to już wszystko. Ja dziękuję bardzo za cierpliwość. Mam nadzieję, że nie jąkałam się za bardzo. Dziękuję bardzo. My również dziękujemy. Bardzo dużo takich zupełnie nowych rzeczy, to znaczy dla ludzi, którzy nie siedzą jakby w ogóle w temacie pedagogiki, nie mówiąc już o pedagogice religii, nawet dla takich, którzy religii po prostu uczą, przypuszczam, że jest to zetknięcie się z tematem, no właśnie tak jak mówiłaś, mocno otwierającym. Pojawiły się pytania. Pierwsze pytanie jest takie, czy nauczanie religii jest w ogóle dzisiaj potrzebne? Czy religioznawstwo nie jest lepszym rozwiązaniem? No to jest pewnie pytanie na wielką dyskusję i sporą i kilka konferencji. Ja mogę oczywiście tylko powiedzieć, co mi się wydaje. W moim przekonaniu jakby jest miejsce na wszystko, tylko to trzeba jakby przemyśleć, gdzie i kiedy i dla kogo. To znaczy religia konfesyjna, tak jak też wspomniałam na początku, tak, ma swoje zyski i wydaje się, że istnieje, tak, niekwestionowalny zysk polegający na budowaniu pewnej wspólnoty. To budowanie wspólnoty jest powtarzaniem, przypominaniem pewnych prawd wiary, na przykład, tak to rozumiem i tak można rozumieć pedagogikę religii, czy taką właśnie katechezę. I w tym sensie można powiedzieć, no tak, jest to pewne narzędzie, które będzie tą spójność społeczną danej wspólnoty religijnej utrwalać. Natomiast wydaje mi się, że nie w takim systemie, jakim w tej chwili funkcjonujemy, to znaczy nie w szkole, nie w szkole publicznej, która jest miejscem, które właściwie można wyjąć spod kurateli jednej tradycji religijnej, ale oczywiście w ramach wspólnot tak. Natomiast co do takiej pedagogiki, która zajmowałaby się nie tyle tradycjami, lokalnymi tradycjami konfesyjnymi, tak, czy konfesyjnymi rozumianymi też szerzej, to znaczy jako pewne tradycje religijne, ale jako powiedzmy rodzaj właśnie pedagogiki religioznawczej, to jak najbardziej, tak jak zdecydowanie potrzebujemy w edukacji nauk o kulturze, tak potrzebujemy nauk o religiach, o fenomenie religii, tak, o pewnych tematach religijnych, nie o teologiach czy doktrynach danych tradycji religijnych, ale właśnie o pewnych tematach religijnych, tak, to są niezwykle, to są właściwie można powiedzieć takie, to jest rodzaj edukacji międzykulturowej w gruncie rzeczy. Edukacja międzykulturowa już w naszym środowisku tutaj w Polsce też jest się utarła, ale ona nigdy nie funkcjonowała tak centralnie w mainstreamie szkoły masowej, tylko raczej zwykle na jej pograniczach. I szkoda, tak? Tak jak szkoda, że nie ma w szkole filozofii od najmłodszych lat, czy nawet od przedszkola, oczywiście nie historii filozofii, ale po prostu filozofowania, uczenia się filozofowania, tak nie ma tej wiedzy o religiach. Właściwie młody człowiek jest w stanie przejść przez całą szkołę bez naprawdę, nie wiem, grama porządnej, rzeczowej, rzetelnej wiedzy z tego zakresu. Także wydaje mi się, że pedagogika religioznawcza jest niezwykle, no to jest zadaniem nieodrobionym. Natomiast pedagogika konfesyjna, pedagogika katechetyczna dla wspólnot pewnie jakieś, pewnie no, przynosi pewne zyski, ale wydaje mi się, że nie w przestrzeni publicznej jako jeden z przedmiotów szkolnych.
No, to, co powiedziałaś, jest bardzo ciekawe. Z niektórych badań wynika, że spora część ludzi przechodzi przez całą formację religijną, nie mając wiedzy później o własnym kościele po kilkunastu latach nauki religii. Także różnie to bywa. Natomiast to, o czym mówiłaś, pokazuje również pewnego rodzaju napięcie. Z jednej strony między tymi nowymi prądami, jeżeli chodzi o pedagogikę, a z drugiej strony z właśnie formacją religijną, która no w dużej mierze opiera się jednak na tym, żeby pewne rzeczy przyjąć na wiarę, pewne doktryny po prostu przyjąć, po prostu w nie uwierzyć, oczywiście poznając je. No i tyle, prawda? I tutaj jakby to miejsce tych herezji czy nieortodoksji jest takie dość wątpliwe. Myślę, że do tego nawiązuje kolejne pytanie, które mam na Facebooku. To, co pani opisuje jako zyski w większości tradycyjnych wspólnot chrześcijańskich, jest uznawane raczej za straty. Czy nie jest to próba wprowadzenia tylnymi drzwiami liberalizmu i relatywizmu w różnych dziedzinach funkcjonowania Kościoła? No to jest, znaczy odpowiedź na to pytanie będzie mocno zależna od przyjętych założeń wstępnych, prawda? Bo jeśli rzeczywiście celem czy takim założeniem na starcie jest to, aby ochronić pewną tożsamość przed tym wirusem herezji, tak, bo herezję jakby zdefiniujemy jako pewne zagrożenie, tak jak też wspomniałam, w najlepszym wypadku mankament, a w najgorszym wypadku zagrożenie, to oczywiście, tak, to rozhermetyzowywanie ortodoksji będzie zawsze obarczone ryzykiem pewnej infekcji, prawda? Ale mi się to kojarzy z takim i te obawy być może z tej perspektywy one są jakby no, zasadne. Natomiast ja myślę sobie, że to jest też kwestia pewnych celów edukacyjnych, tak? Czy celów właśnie, które stawia przed sobą pewna jakaś określona tradycja pedagogiczna. Bo jeśli tym celem jest właśnie odtwarzanie pewnej kultury, czyli budowanie czy wzmacnianie i konserwowanie pewnej tożsamości, no to też nie będziemy zmierzać do tego, aby jakoś specjalnie zabiegać o to, aby nie wiem, nasza wspólnota, przedstawiciele naszej wspólnoty, czy dzieci, czy młodzież uczyła się na przykład myślenia krytycznego, tak? To będzie jakby inne cele będą tutaj formułowane. Natomiast jeśli założenia wstępne byłyby właśnie takie, tak? Że chcemy, aby przedstawiciele naszej grupy wyznaniowej, wspólnoty albo po prostu, tak? Nasi przedstawiciele, nasze przedstawicielki były osobami, które są w stanie wziąć odpowiedzialność, tak? Za to, co wierzą, za to, jak żyją, to wydaje mi się, że to jest tylko, no to jest, no to co wtedy można mówić o zyskach. Natomiast ten lęk przed tym wydaje mi się dosyć podobnym lękiem, jak wtedy, kiedy rozmawiamy o dialogu. Dialog jest zawsze obarczony pewnym ryzykiem, tak, bo i też jest moim zdaniem narażony na takie zneutralizowanie, to znaczy my często używamy określenia, że jesteśmy w dialogu, kiedy my po prostu operujemy monologami, tak, które się za bardzo ze sobą nie spotykają, ale każdy powie swoje, wybrzmi, tak, może tam będzie jakiś po prostu moment na kilka pytań w te i we w te i my jesteśmy skłonni uznawać, że to jest dialog. Tymczasem dialog w takim no, filozoficznym znaczeniu, tak, jest cała filozofia dialogu na ten temat, jest czymś zupełnie innym, tak? Dialog jest właśnie tym jakby podążaniem w kierunku pewnej wewnętrznej przemiany, tak? Nie wiemy, czy ta przemiana nastąpi, ale my się musimy na nią na starcie nastawić i musimy się z nią liczyć, tak? To jest to, o czym mówiłam, kiedy mówiłam o tym ryzyku, tak? W dialog jest wpisane ryzyko, ponieważ ci, którzy w nim uczestniczą, jeśli rzeczywiście podejmują go w taki sposób poważny, tak, oni mogą doświadczyć pewnych zmian, nie wiem, przekonań, tak, orientacji, wyobraźni i my już na to nie mamy wpływu, tak, i ten lęk przed tym fenomenem, on mi się wydaje właśnie towarzyszy też
kiedy, takiej dyskusji o tym, na ile, tak, na ile właśnie pewne innowacje czy herezje są naszymi sprzymierzeńcami, a na ile są wrogami. To jest ten sam, myślę, rodzaj obaw, tak? Ale właściwie z każdego stanowiska można po prostu argumentować na rzecz herezji albo przeciwko herezjom. No tak. W sumie to z tym dialogiem jest trochę tak jak z drogą w Hobbicie, że stawiasz pierwszy krok i nie wiadomo, gdzie to zaprowadzi. Ale z drugiej strony, jak to mawia rektor WST, nie wolno się bać herezji, dlatego że mogą one doprowadzić do, powiedzmy, własnego przeświadczenia, że coś jest prawdziwe. I mi się wydaje, że tu jest to połączenie właśnie pomiędzy tymi metodami pedagogicznymi, o których mówiłaś, a właśnie chociażby kwestiami uczenia chociażby doktryn, bo jeżeli podejmiemy ryzyko takie, że pozwolimy człowiekowi zadawać sobie pytania, pozwolimy mu wątpić, pozwolimy mu zapoznać się ze znacznie szerszą obrazem wszystkiego, to być może on to po prostu obejmie jako swoje, a nie jako tylko wyuczone. Tak, ja też myślę, że to jest, że jest coś chyba takiego dosyć naturalnego w tych naszych obawach wypuszczenia czegoś z rąk. To jest tak jak zderzenie naszych często najbardziej tak, takich postępowych, prowolnościowych przekonań na temat wychowania, a stosunkiem do na przykład własnych dzieci, prawda? I to napięcie jest, wydaje mi się, czymś właśnie naturalnie wpisanym, tak? My jakby boimy się zostawić odpowiedzialność po stronie tego drugiego, tak? No przecież ja nie będę za niego odpowiadał. Jeśli wierzę, nie wiem, w jakiś rodzaj kary, to przecież on sam będzie tą karę na siebie brał, tak? Ja to nie jest, to jakby ja nie będę tego robił. Ja muszę jakby nauczyć się myśleć kategoriami takimi, że on jest kimś autonomicznym, tak? On podejmuje decyzje na własny rachunek. Ja nie mogę go blokować przed tym procesem dojrzewania do takiego stanu, w którym on będzie gotów te decyzje podejmować. Ale jeśli jest tylko okazja, to i tak będę tak naturalnie w takim pierwszym odruchu starała się po prostu, czy starał się jakby chronić, zabezpieczać, tak? Jakby powodować, żeby on nie szedł tą drogą, tak? Natomiast właśnie tutaj jest to ryzyko, wiąże się właśnie z tym, że jakby puszczam, tak? Puszczam tą osobę i będę wierzyła, że ona jakby znajdzie drogę najlepszą dla siebie, tak? Również w kontekście właśnie przekonań religijnych na przykład, tak? To nie musi być po prostu moja kalka, tylko to może być ktoś, kto samodzielnie zacznie, tak jak powiedziałaś, konstruować ten swój światopogląd czy system swojej wiary, system swoich wierzeń. Odnośnie pedagogiki krytycznych w pewnym momencie kładzie się na to bat, że jak ty to możesz ze strony tradycji, że jak to ty możesz coś mniemać sam o sobie, coś ci się może podobać, do jakiejś prawdy możesz sam dojść, skoro ty możesz być w błędzie i pycha tobą rządzi. I to mi się wydaje, to jest taka płachta na byka, żeby człowiek dalej nie szedł. Tak, o ile dobrze zrozumiałam, to jakby mi się wydaje, że to jest właśnie w tym bronieniu pewnego punktu wyjścia. Dokładamy starań, aby w umyśle tej osoby, która jest jak gdyby zależna od nas w jakimś sensie, aby w jej umyśle stworzyć pewne granice, której ona sama będzie się bała przekraczać, tak? W sensie takim, że te granice, po przekroczeniu tych granic może się wydarzyć jakaś katastrofa, a więc musimy dołożyć wszelkich starań, żeby ją wystraszyć i żeby ją przekonać, żeby ona tych granic sama nie przekraczała. Natomiast właśnie odwrotna strategia, czyli strategia taka, aby zabezpieczać tyły, tak? I jakby sygnalizować, zawsze jestem do twojej dyspozycji, zawsze będę twoim wsparciem, ale jednocześnie nie przeżyję tego za ciebie, no już jest nieco trudniejsza, wydaje mi się. I wtedy,
No, do tego jeszcze dochodzą chyba jednak te stosunki władzy, mimo wszystko ja tak bym to widziała. Znaczy po prostu nie chcemy pozbywać się tych, którzy nam ufają, którzy nam wierzą, tak? Nie chcemy, to jest też takie naturalne, można powiedzieć antropologicznie, że lubimy, kiedy nas słuchają, lubimy, kiedy podzielają nasze poglądy, lubimy, kiedy robią to, co my uważamy za stosowne, kiedy żyją tak, jak my żyjemy, tak? To jest takie wzmacnianie też własnej tożsamości poprzez właśnie trzymanie innych na krótkich smyczach. Ale pytanie tak, czy to jest zysk, dla kogo jest ten zysk, tak? Czy to jest zysk dla nich, czy to jest zysk dla nas? Jeszcze jedno pytanie, mamy tym razem takie bardzo praktyczne. Jak można uczyć religii własne dzieci w domu, korzystając z doświadczeń nowych nurtów pedagogicznych? Czy są jakieś pozycje książkowe, które mogłyby w tym pomóc? To jest świetne pytanie, bardzo ważne i ja mogę powiedzieć tak, że wielokrotnie o tym myślałam, wielokrotnie z moimi koleżankami, kolegami z różnych, że tak powiem, kręgów, również religijnych, o tym rozmawialiśmy ostatnio nawet. No, ostatnio nawet rozmawialiśmy o tym z jedną z koleżanek, aby spróbować jakby wypracować pewien materiał taki, bo ja powiem tak, ja swego czasu przyglądałam się i analizowałam podręczniki do religii, które są bardzo często używane właśnie w kościołach, w środowiskach ewangelikalnych. I mogę powiedzieć tylko tyle, że takie, które jeśli chodzi właśnie o religię chrześcijańską w tych nurtach ewangelikalnych, tak, którą z pasją, tak, można polecić młodzieży i nauczycielom i dzieciom, to są materiały proponowane przez panią, między innymi przez panią Elżbietę Bednarz z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Natomiast niestety obawiam się, że większość tych materiałów, na które ja natrafiałam, a które często są właśnie w obiegu w takich instytucjach jak szkółki niedzielne, one bardzo silnie, jakby korelują z tym paradygmatem tradycyjnej pedagogiki, takiej transmisyjnej i formacyjnej. No i jeśli jakby, no powiedzmy, o to by chodziło, tak, no to takie materiały są. Natomiast mnie bardziej przekonuje to, co obserwuję, tak, czym się gdzieś tam młodzi ludzie, czy tacy maturzyści, czy właśnie w starszych szkołach, klasach liceum, czy na początku studiów interesują, to interesują się popkulturą, interesują się muzyką i sama to bardzo rozumiem, bo sama jestem w to mocno wkręcona i myślę sobie, że na tym można zbudować bardzo ciekawe właśnie materiały, które bardziej by się nadawały może na warsztaty jakieś takie grupowe, właśnie z takiej edukacji powiedzmy religioznawczej czy międzykulturowej niż być może edukacji domowej, ale może i tam mogłoby się przydać. Natomiast ja nie napotkałam na takie materiały. Jest dużo książek, które warto jest polecać dzieciom i młodzieży do takich rozważań. Ja w tej chwili jestem daleko od swojej biblioteczki, a tytułów nie pamiętam, natomiast mogę też sprawdzić i podrzucić tytuły przy okazji. To można zawsze w komentarzu możesz wrzucić, czy na Facebooku, czy na YouTubie. Na pewno osoba pytająca będzie wdzięczna. Monika, ty oprócz tego, że tutaj dzisiaj jesteś z nami, że na co dzień jesteś na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Pedagogiki, to jesteś również z nami, w sensie we WST, a konkretnie w Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku. I myślę, że to jest taki fajny moment, żebyś powiedziała kilka słów o tych najbliższych rzeczach, które się wydarzą w ramach Akademii. Ja sobie pozwolę tutaj, bo ja się troszeczkę tak przygotowałam. Dobrze, bo ja nie. I zaraz udostępnię tutaj informacje, a ty będziesz mogła powiedzieć kilka słów na temat tego, co się będzie działo. To już w najbliższy piątek, prawda? Tak. Pan doktor habilitowany Stefan Klemczak z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, z
wykładem o Dantem. Mamy 700. rocznicę śmierci poety, więc już ja natrafiłam w mediach na wiele, że tak powiem, sygnałów, że będzie o Dantem w tym roku głośno. Nawet ostatnio gdzieś czytałam, że papież Franciszek zabrał głos na ten temat i coś tam knuje. Myślę, że ci z Państwa, którzy już mieli okazję słyszeć w ramach Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku pana Stefana Klemczaka, no nie będą rozczarowani i tym razem to jest jego, że tak powiem, ulubiony temat i na pewno ma ogrom do opowiedzenia nam na ten, na właśnie na ten temat. Także zapraszamy Państwa na ten najbliższy wykład, to już w piątek. Tak, to już najbliższy piątek o 17:00. Natomiast w marcu będziemy mieli kolejny bardzo ciekawy wykład z zupełnie innej beczki. Tak, i tu tak. Mówimy o ekologii. Tak właśnie, pan Adam Błażowski, aktywista fundacji, która zajmuje się właśnie jakby propagowaniem wiedzy na temat współczesnych, znaczy takich nowatorskich źródeł energii, opowie nam o ciemnej stronie węgla, że tak to ujmę. Tak, ogólnie wszystkie wydarzenia i spotkania, które są w ramach Akademii Trzeciego Wieku, odbywają się w tej chwili również online i bardzo serdecznie zapraszamy na stronę Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku, ale również na Facebooka EWST, gdzie pojawiają się te wszystkie wydarzenia, można brać w nich udział bez względu na wiek tak naprawdę. I ja nie bez przyczyny zakończyłam tym spotkaniem węglowym, choć ono jest przed nami jeszcze trochę, prawie za miesiąc, dlatego że ekologii w pewnym sensie będzie poświęcone spotkanie za tydzień. Będziemy gościć doktora Sebastiana Smolarza i będziemy rozmawiać na temat ekologii, ale nie tylko, zużycie i zanieczyszczenie ziemi w Starym Testamencie. Jak to wygląda właśnie w tych najstarszych pismach, czy właśnie kwestie ekologiczne w ogóle tam występują, a jeżeli tak, to w jakim kontekście i co dzisiaj możemy z tego dla siebie wyciągnąć. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam za tydzień, również wtorek, również 19:00. A jeżeli chodzi o dzisiaj, Monika, raz jeszcze bardzo serdecznie Tobie dziękuję za no, ciekawy i taki, bym powiedziała, bardzo świeży wykład, świeży temat, ciekawie ujęty. Dziękujemy Państwu za pytania, za aktywny udział. No i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia, dziękuję bardzo.